Hejo, jeśli jesteście włosomanikami już jakiś czas, to taki ciemny, intensywny, fioletowy kolor z pewnością kojarzy Wam się tylko z marką Anwen. Nie jesteście w tym odosobnieni. Marka Anwen należy do Ani Kołomycew, czyli właścicielki bloga o tej samej nazwie. Bloga, który był jednym z pierwszych blogów włosowych w polskiej części internetu. Jeśli chodzi o kosmetyki marki Anwen, to jest niewiele takich, których w ogóle nie testowałam. Naprawdę można, myślę, policzyć je na palcach jednej ręki, maksymalnie dwóch, ale to muszą być jakieś dziwne sytuacje, nieplanowane. W każdym razie marka Anwen wypuściła ostatnio naprawdę sporo nowości. Między innymi nową serię, która jest dostępna tylko na ich stronie internetowej i w drogerii Hebe. Między innymi dwa stylizatory do włosów kręconych i falowanych, na które chyba czekaliśmy najdłużej, jeśli chodzi właśnie o taką społeczność kręconą i falowaną włosą. I serum silikonowe Zielona Figa. Zaznaczę tylko, że ta treść absolutnie nie jest sponsorowana. Dostałam te wszystkie produkty w prezencie od marki, ale to nie znaczy, że jakkolwiek wpływa to na moją ocenę, także zapraszam na szczerą recenzję zbiorczą ostatnich nowości marki Anwen. Zaczniemy sobie od szamponu Hair We Are, czyli właśnie od szamponu z serii dostępnej w Hebe. Jest to szampon zwiększający objętość włosów i dzieje się tak na skutek obecności protein w składzie, hydrolizowanych protein ryżowych konkretnie, które znalazły się też w szamponie Hair Me More od Anwen, czyli tym drugim szamponie zwiększającym objętość włosów. I trochę się tego obawiałam, jak mam być szczera, ponieważ tamten szampon nie sprawdził mi się. O ile po prostu domywał dobrze skórę głowy, o tyle skóra głowy była po nim taka nieprzyjemnie ściągnięta, a długość włosów była bardzo matowa, spuszona, sztywna i nie mogłam tego w jakikolwiek sposób jakby zakryć, powiedzmy, zniwelować dalszym użyciem odżywki czy maski. Oczywiście ani tego szamponu, ani tamtego Hair Me More nie używałam w taki sposób, że wylewałam szampon na dłonie i tarłam nim o długość włosów, tylko po prostu na długość włosów lądowała piana, która spadała ze skóry głowy przy okazji spłukiwania już produktu myjącego. No i tutaj, kiedy właśnie przynoszę tę pianę ze skóry głowy na długość włosów i spłukuję ten szampon z głowy, faktycznie czasami występuje ta taka matowość, delikatne skrzypienie włosów i takie uczucie szorstkości, ale w tym przypadku ono znika po użyciu jakiejkolwiek odżywki do włosów, a najczęściej właśnie w ostatnim miesiącu sięgałam po produkty marki Anwen, więc w połączeniu z czy maską pH, czy odżywką emolientową, ten efekt takiej matowości, skrzypienia, sztywności włosów po użyciu szamponu zanikał, kiedy zastosowałam jakąkolwiek odżywkę czy maskę. Mamy do czynienia z dość gęstą, mleczną konsystencją, nie potrzebujemy dużo szamponu, żeby fantastycznie się pienił, ponieważ piana przy tym szamponie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra. Jeśli chodzi o domycie skóry głowy, radził sobie z nim świetnie. Jeśli chodzi o to, czy miałam po nim jakąś genialną, wyjątkową objętość, raczej nie zauważyłam jakiegoś konkretnego, lepszego odbicia od nasady niż normalnie przy innych szamponach, ale tak czy siak bardzo chętnie po niego sięgałam, ponieważ po prostu szybko mogłam go rozprowadzić po skórze głowy, bardzo szybko się pienił, bardzo przyjemne było używanie go, ponieważ miło sunął po skórze głowy, no i właśnie fajnie ją oczyszczał, także to na pewno jest warte polecenia. Mam dzisiaj, słuchajcie, problemy z włosami. Generalnie efekt, jakby jeśli chodzi o skręt i tak dalej, mi się bardzo podoba, ale podsuszyłam włosy suszarką, a później dosychały samodzielnie i myłam naczynia i pisałam coś na laptopie i cały czas właśnie byłam taka mocno pochylona i przez to cały czas lecą mi na oczy te przednie pasma, mam z nimi ogromny problem, ale też jest kwestia trochę tego, że włosy potrzebują po prostu cięcia, uformowania jakiegoś, no i nie wiem za bardzo, co zrobić z tym przodem, ale lecimy dalej. Pozwólcie, że zarówno maskę do włosów o wysokiej porowatości, jak i maskę do włosów o średniej porowatości zrecenzuję w jakiś sposób w tym samym momencie. Jeśli chodzi o maskę do średniej porów, mamy w składzie hydrolizowane proteiny z ryżu, humektanty w postaci katjonowego kwasu hialuronowego, masło i lipę, olej rycynowy i estry fitosteroli oleju abisyńskiego. W przypadku maski do wysokoporów mamy katjonizowane proteiny pszenicy, mamy masło mango, olej z czarnego bzu, estry fitosteroli oleju abisyńskiego, ponownie, humektanty w postaci katjonowej formy kwasu hialuronowego i liposomalne ceramidy, tak samo jak w tamtym przypadku. Czyli obydwie te maski, czy to do włosów średnioporowatych, czy do włosów wysokoporowatych, są pechowe, czyli zawierają wszystkie elementy równowagi pH, proteiny, emolienty i humektanty. No i dlaczego poprosiłam Was, abyście pozwolili mi zrecenzować obydwie te maski, czy do włosów średnioporowatych, czy do włosów wysokoporowatych w jednym momencie? Dlatego, że tak naprawdę nie zauważam zbytniej różnicy w ich działaniu. Na moich włosach obydwie działają bardzo podobnie i obydwie mogłabym naprawdę praktycznie identycznie opisać. Są to niezwykle gęste, treściwe i wydajne produkty, ale ta gęstość, to, że ten produkt jest właśnie taki właśnie treściwy,
nie sprawia, że są nieprzyjemne w aplikacji. Są takie maski do włosów, które są na tyle gęste, na tyle zbite, że wręcz tempo są po włosach. Te maski takie nie są, o ile odpowiednio rozprowadzimy je między dłońmi, to późniejsza aplikacja na długość włosów w ogóle nie sprawia problemów. Jeśli chodzi o efekty, jakie po nich uzyskuję, to są to niesamowicie przede wszystkim mięciutkie, gładkie włosy. One już takie są przy spłukiwaniu i to samo dzieje się przy emolientowych odżywkach, o czym Wam zaraz powiem, ale to jest tak niesamowicie przyjemne uczucie, kiedy to się spłukuje i macie z włosów taką taflę, że wow. No i ta miękkość i blask pozostaje też na włosach po wysuszeniu, czyli nie tylko mamy do czynienia z tą taflą podczas spłukiwania, ale właśnie włosy też pięknie prezentują się na sucho. Ja używam produktów pH-owych oczywiście tylko w przypadku pierwszego O. Jako kolejną odżywkę zawsze używam odżywki emolientowej, którą zamykam pielęgnację i te maski sprawdzały mi się zarówno w przypadku wydobywania skrętu, jak i w przypadku wygładzania go. Takiego, wiecie, bez prostownicy. Także jeśli chodzi o moją opinię na temat tych produktów, moim zdaniem obie maski są absolutnie warte polecenia, szczególnie w przypadku włosów, które potrzebują dociążenia. To są treściwe produkty, które faktycznie pomogą nam na przykład w walce z puchem, jeśli każda odżywka jest dla nas za lekka, to te produkty powinny nam na pewno się spodobać właśnie dzięki temu, że są tak treściwe, dociążające, ale i przy okazji dlatego, że bardzo łatwo się aplikują. Jeśli chodzi o zapachy, ja widziałam w wielu gdzieś tam recenzjach, to tak na żywo, o pierwszych wrażeniach, zachwyt nad tymi zapachami i szczerze nie mogę się z nimi utożsamić i ubolewam, bo ja nie wiem, to jest jakiś problem chyba z moim nosem. Generalnie ja mam bardzo wrażliwy nos, szczególnie po COVID-zie jest jeszcze bardziej wrażliwy i drażnią mnie zbyt intensywne zapachy. No i generalnie wiele zapachów po prostu mi się nie podoba. I w przypadku Anwen niestety najczęściej jest tak, że jakiś tam zapach kosmetyku mi nie odpowiada, o czym jeszcze na pewno będę mówić w dalszej części recenzji. No i w przypadku właśnie tych masek też nie jestem nim zachwycona. Są turbo słodkie, ale kojarzą mi się z czymś takim jakimś, nie wiem, dziwnym. Odżywka emolientowa do włosów o wysokiej porowatości ma w składzie olej z nasion maku lekarskiego, olej z pestek malin, olej z brokułu i pod koniec jest też obecność mocznika, więc mamy tutaj zawartość humektantów pod koniec składu. To jest w moim przypadku po prostu dobra odżywka emolientowa. Nie jest to jakiś mój ogromny ulubieniec, ale na pewno gdzieś tam całkiem przyjemnie mi się jej używało z racji właśnie tej gęstej konsystencji ponownie. Nieco mniej gęsty oczywiście niż w przypadku masek pechowych, ale dalej jest to gęsty, zbity produkt. Włosy zarówno po odżywce emolientowej do włosów wysokoporowatych, jak i tej do włosów średnioporowatych były ponownie bardzo miękkie, gładkie przy spłukiwaniu, ale właśnie nie dawała mi takiego blasku, takiego po prostu pięknego efektu, jak wersja do włosów średnioporowatych, jak odżywka emolientowa do średnioporów. To jest mój ulubieniec, jeden właśnie z ulubieńców, jeśli chodzi o te wszystkie produkty najnowsze od marki Anwen. W jej składzie znajdziemy olej rycynowy, olej makadamia, olej z brokuła i ponownie mocznik, czyli odrobina humektantów tutaj również jest obecna. Jeśli chodzi w ogóle o porowatość moich włosów, określiłabym ją właśnie jako mieszankę średnio i wysokiej porowatości. Na pewno nie jest to typowa średnioporowatość i na pewno nie jest to typowa wysoka porowatość, która gdzieś tam ma mega problemy z puchem i tak dalej. Mam włosy właśnie takie pomiędzy, więc spodziewałam się właśnie, że obydwie te odżywki gdzieś tam w jakiś sposób faktycznie dobrze mi się sprawdzą, tak samo właśnie jak w przypadku tej maski pechowej i do średnio i do wysokoporów, ale tutaj ewidentnie wygrywa odżywka w wersji do włosów średnioporowatych. Możecie być zdziwieni trochę po zużyciu, bo jednak zdenkowałam szybciej odżywkę do włosów wysokoporowatych, ale właśnie za każdym razem, kiedy używałam tej emolientówki do średnioporów, uzyskiwałam przepiękne efekty, no byłam zachwycona, blask, dociążenie idealne, wszystko było po prostu w punkt, ani tych włosów moich nie przeciążała, ani właśnie nigdy ich nie dociążała, była po prostu boska. No a w przypadku właśnie tej odżywki do włosów wysokoporowatych, emolientowej, miewałam już z nią problemy i właśnie czasami te włosy były delikatnie matowe, nie były odpowiednio dociążone i tak dalej, więc po prostu intensywnie ją testowałam, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, czy to właśnie jest jej wina. No i trochę cieszę się, że tak wyszło, w sensie, że właśnie skupiłam się na tych testach odżywki do wysokoporów, którą właśnie zdenkowałam, ponieważ mam jeszcze odrobinę tej odżywki do średnioporów, która właśnie jest tym moim ostatnim ulubieńcem. Bardzo się z nią polubiłam i jest to właśnie jedna z moich ukochanych ostatnio odżywek emolientowych. No i wiadomo, tych emolientów używałam zarówno w przypadku zamykania pielęgnacji emolientem, ale również solo. No i ostatni Good Hair Day, po prostu najlepszy w tym miesiącu chyba właśnie zaserwowała mi na szybko użyta odżywka emolientowa do włosów średnioporowatych, która dała po prostu taki blask,
takie dociążenie, takie po prostu wszystko, wszystko, czego oczekuję, że szok. Zresztą sami zobaczcie sobie, jakie to były piękne efekty. Przechodzimy, słuchajcie, do produktów do stylizacji włosów i zaczniemy sobie tym razem od kremu do stylizacji Good Looking, naturalny krem do stylizacji loków. I z tego, co widziałam w opisie na stronie, jest polecany głównie w przypadku włosów typu 3A, 3B, 3C, czyli właśnie tych spiral typowych loków. Ja mam włosy pomiędzy, mam włosy Werli, więc jak zwykle jestem gdzieś tam po środku. Tak samo jak w przypadku tych porowatości. Produkt zawiera, słuchajcie, naturalne polimery, hydrolizowaną skorupę kukurydzianą, estry z siemienia lnianego i nasion chia. Mamy tutaj estry rzeżoba, pochodne oliwy z oliwek, wosk słonecznikowy, który zastępuje silikony. I mamy też dodatek protein ryżowych, także mamy tutaj pełen przekrój pech. Jeśli mam podsumować ten kosmetyk jednym słowem, to będzie to słowo, które zapisałam sobie w notatkach właśnie przy jego nazwie, czyli caps lockiem napisane cudowny. Mamy tutaj do czynienia z mleczną konsystencją, płynną, ale nie rzadką, taką trzymającą się. W sensie ten produkt jest zwarty sam w sobie i dobrze pracuje sam ze sobą, chciałam powiedzieć, ale nie wiem jakby jak to mam wyjaśnić. Nie robi tego, czego ja nie lubię w przypadku stylizatorów, czyli nie klei się do dłoni, bardzo ładnie od niej odchodzi, ale nie w taki sposób, że po prostu przeklejamy produkt do długości i gdzieś tam trudno jest go rozprowadzić. On płynie po włosach, on po nich sunie bardzo, bardzo, bardzo gładziutko. Jest to bardzo przyjemna w użyciu konsystencja. Jeśli chodzi o mój sposób na jego aplikację, to możecie ją zobaczyć na przykład w ostatniej rolce na Instagramie o tym, jak poprawnie ugniatać włosy. Na początku aplikuję go metodą Pre Enhance, czyli po prostu wygładzam włosy z tym produktem. Czasami delikatnie wczesuję go we włosy, ale nie zawsze. Następnie delikatnie ugniatam włosy i później dobieram jeszcze odrobinę produktu, żeby dognieść mocniej końce, żeby miały też trochę więcej tego kosmetyku stylizującego na sobie. Mamy tu zarówno i super definicję, i super objętość. To jest kosmetyk, który po prostu daje mi to, czego ja chcę, czyli właśnie coś pomiędzy. Ja nie lubię ani takiego typowego efektu zdefiniowanych włosów, przyklapniętych, takich, wiecie, no mocny skręt, ale gdzieś tam smutny. Bardzo lubię właśnie coś pomiędzy, czyli delikatny gdzieś tam nawet puszek, jak jest właśnie fajna objętość, ale też fajnie podkreślony skręt w postaci takich włosów 3D, czyli gdzieś tam wybijają się konkretne pasma zakręcone ładnie. Cudowne też w nim jest to, że on sprawia, że kręcą mi się pasma, które zazwyczaj normalnie mają z tym problem, czyli takie właśnie pasma gdzieś tam od spodu, które zazwyczaj są rozprostowane, delikatnie pofalowane i spuszone, a on je fajnie definiuje i nawet podbija przy nich ten skręt, więc naprawdę to jest jakiś absolutny majstersztyk. Na kolejny dzień włosy prezentują się ponownie bardzo dobrze, oczywiście też sporo zależy od tego, jak je zabezpieczymy na noc, ale ja, jak mam być szczera, zresztą o tym mówiłam już w tym filmie, włosów na noc nie zabezpieczam w kontekście ich spinania. Nakładam na nie serum silikonowe, ale śpię w rozpuszczonych włosach. No i oczywiście powstaje mi taki delikatny puszek na drugi dzień po tym, wiecie, rzucaniu się w nocy na poduszce, ale tak czy siak ten skręt ładnie się trzyma, objętość się trzyma i podsumowując, wszystko się pięknie trzyma, ale nawet jeśli potrzebujemy reanimacji, to ten produkt też sprawdzi się świetnie właśnie do niej. Cacuszko, kocham. Mam w sumie już dosyć niewiele tego produktu, ale z pewnością będę chciała do niego wrócić. Ale żeby nie było, że nie ma żadnych tutaj minusów, słuchajcie, to niestety przenawilżyłam sobie dosyć intensywnie włosy, ponieważ właśnie za każdym razem używałam do stylizacji głównie tego kremu do stylizacji, zaraz Wam powiem dlaczego nie akurat żelu. Tylko że na to przenawilżenie moich włosów tak naprawdę mógł mieć wpływ zarówno ten za każdym razem używany krem do stylizacji pechowy, jak i ta obecność humektantu w składzie emolientowej w teorii odżywki. Moje włosy są generalnie bardzo wrażliwe na humektanty i bardzo łatwo jest je przenawilżyć i dlatego też, słuchajcie, w tej recenzji nie ma humektantowej odżywki, ponieważ jej po prostu nie używałam, ponieważ ja po prostu od miesięcy już tak naprawdę nie używam typowo nawilżających odżywek czy masek. Sięgam jedynie po odżywki emolientowe, odżywki proteinowe i właśnie odżywki pechowe, ale nigdy tak typowo nie robię takiego nawilżającego mycia. Mam wrażenie, że zmieniło mi się to po prostu od hennowania włosów, że moje włosy są bardziej skłonne do przynawilżania się, no i właśnie potrzebują więcej protein i ewentualnie tych emolientów, ale no ostatnio faktycznie to przynawilżenie było, ale dzięki temu też powstała rolka o tym, jak walczyć z przynawilżeniem, do której Was oczywiście też zapraszam, link też umieszczę w opisie, więc nie wiem, jakby co się bardziej przyłożyło do tego, że było to przynawilżenie, czy ten krem, czy te odżywki z dodatkiem humektantu, ale najważniejsze jest to, że szybko z tego wyszłam i że wszystko jest pięknie i mogę ponownie go używać. Jeśli chodzi o żel Good Look,
Talking, jak możecie zauważyć, no jest różnica, jeśli chodzi o zużycie tych obydwu produktów. Mimo, że tak naprawdę ten żel był pierwszym stylizatorem, który przetestowałam od marki Anwen i pierwsze wrażenie było naprawdę dobre. Byłam naprawdę bardzo zadowolona z tego pierwszego użycia, ale z czasem zaczęłam zauważać po prostu trochę więcej minusów, o których Wam zaraz opowiem. W składzie mamy naturalne polimery, hydrolizowaną skrobię kukurydzianą, mamy proteiny ryżowe, aminokwasy z kiełków pszenicy, ekstrakt z czerwonych wodorostów i inulinę. Czyli ponownie pechowy skład i tutaj producent zaleca używanie tego kosmetyku włosom typu 2A, 2B, 2C, czyli włosom bardziej falowanym niż kręconym. Jest to średniej gęstości żel, ale może nam się wydawać, że jest gęsty przy takim pierwszym wyciskaniu go z buteleczki, z tubki bardziej, ponieważ mam wrażenie, że ta dziurka na niego jest troszeczkę, no dosłownie odrobinkę przymała, że jednak trzeba dosyć mocno ścisnąć tę tubkę, żeby wydobyć odpowiednią ilość produktu. Ale kiedy już ten produkt się wyleje, to faktycznie zauważamy, że nie jest on taki gęsty, nie jest aż taki zbity, jakby się wydawało, przez to mocne ściskanie. I co też na plus, również się nie klei, tak samo jak krem. Jest to moim zdaniem produkt dla osób, które nie szukają objętości, a raczej właśnie szukają wygładzenia i dociążenia włosów i definicji, ale niekoniecznie w postaci podbicia skrętu, ale bardziej po prostu podkreślenia każdego loka czy fali z osobna. W moim przypadku, kiedy używałam go do wydobywania skrętu, to ten skręt trochę obciążał. Włosy na pewno nie były na tyle pokręcone, na ile mogłyby być pokręcone, jakby znając ich naturę, tylko właśnie były delikatnie rozprostowane. To nie był taki efekt typowego obciążenia, przeciążenia i efekt negatywny, ale po prostu nie jest to efekt, którego oczekuję na co dzień. Ale właśnie dlatego też moim zdaniem sprawdzi się właśnie osobom, które szukają tego dociążenia i wygładzenia i osobom, które wygładzają naturalny skręt i ja właśnie do tego go używam. Czyli kiedy decyduję się na przykład nakręcenie włosów na wałek jedwabny, kiedy właśnie chcę je wygładzić, wysuszyć na prosto przy pomocy po prostu zwykłej suszarki i ewentualnie szczotki typu paddle, to właśnie do stylizacji przed wysuszeniem używam właśnie jego, żeby te loki, fale zawinięte na wałek trzymały się po prostu dłużej. Jeśli chodzi o zapach obydwu tych produktów, jest to podobno zapach gruszki i gruszkę faktycznie wyczuwam, kiedy wącham żel tak z opakowania. W przypadku kremu bardziej wyczuwam wtedy takiego chemicznego banana. Nie wiem, są to słodkie zapachy, ale nie przeszkadzające mi. W sensie one mi się jeszcze tam jakoś całkiem podobają, powiedzmy, w przeciwieństwie do tych masek pechowych, więc tutaj nie mam z tym problemu, nawet jeśli ten zapach się dłużej utrzymuje. I przechodzimy teraz, słuchajcie, do ostatniej nowości marki Anwen, czyli do serum silikonowego Zielona Figa. Silikonowe serum do zabezpieczania końcówek włosów. I tutaj cieszę się tak naprawdę, że jakieś takie były, słuchajcie, ostatnio moje perypetie i nie wiem, jakieś chichoty losu, że cały czas odkładałam nagrywanie tej recenzji zbiorczej tych wszystkich kosmetyków, ponieważ to jest najświeższa nowość od Anwen i przyszła do mnie naprawdę niedawno, myślę, że z tydzień temu maksymalnie. Mamy tutaj zawartość silikonów i oleju arganowego, zapach podobno figowy, ja jak mam być szczera nigdy nie jadłam takiej, wiecie, świeżej figi, więc nie wiem jak ona pachnie, nie miałam też z nią za bardzo styczności, ale ja tego zapachu nie mogę zdzierżyć, słuchajcie, nie wiem czy kojarzycie. To jest chyba ten sklep, tak mi się wydaje, Massimo Dutti, że tak pachnie Massimo Dutti. Nie wiem, czy to jest akurat ten sklep, ale taki jeden ze sklepów takich, wiecie, droższych sieciówek, że jedziecie po galerii i czujecie po prostu taki potężne uderzenie mocnego, takiego duszącego zapachu takich bogatych ludzi w średnim wieku. Tak mi się zawsze ten zapach kojarzy. Żałosne porównanie, ale myślę, że warto, słuchajcie, przeczytać moje notatki, które sobie tutaj zapisałam. Gęste jak jasny piorun. Jeśli myślisz, że bierzesz mało serum, weź jeszcze mniej. W dniu albo dzień później, kiedy to serum do mnie przyszło, widziałam relację Natalii Blonde Hair Care, która właśnie pokazywała włosy, które były przeciążone, ponieważ mówiła, że rzuciła się na to serum przeszczęśliwa i jakby chętna nowości, chętna testów. No i właśnie szybko sobie te włosy przetłuściła, przeciążyła, ponieważ to naprawdę jest niesamowicie wydajne serum, w sensie, jak naprawdę, jeśli myślicie, że bierzecie mało tego produktu, to weźcie serio jeszcze mniej. To jest naprawdę bardzo gęste serum silikonowe, chyba nie spotkałam się jeszcze z aż tak gęstym serum. Pamiętam, że miałam jedno bardzo gęste serum i to było serum od Biowaxu, takie w małym pojemniczku, ale wątpię, że było gęstsze od tego, czy podobne do tego. Myślę, że Zielona Figa zdecydowanie gdzieś tam w tej gęstości wyprzedza. Ale co jest przyjemne w tym aplikatorze,
to to, że pozwala on nam na dozowanie produktu. Czyli oczywiście, jeśli dociśniemy tę pompkę do końca, czego ja nigdy jeszcze nie zrobiłam, no to będziemy mieli sporą ilość, którą możemy się podzielić z całą naszą rodziną, nawet kiedy jesteśmy rodziną wielodzietną. Jednak ta pompka na szczęście pozwala nam dozować serum i pozwala nam wziąć taką odrobinkę, której tylko i wyłącznie tutaj potrzebujemy. Nie nabłyszcza ono moich włosów jakoś super mocno, ale na pewno fajnie je gdzieś tam wygładza. Lubię używać go przede wszystkim przed wyjściem na zewnątrz teraz, właśnie zimą. To jest moim zdaniem super serum na takie coś. No i oczywiście sięgam po nie też przed snem. Szczególnie daję troszeczkę więcej produktu w miejsca, które są u mnie problematyczne, które się gdzieś tam bardziej kutunią, czyli przede wszystkim ta partia nad karkiem. Byłam trochę sceptycznie nastawiona, przyznaję, do tego produktu, właśnie widząc jego konsystencję i to, jak gdzieś tam z łatwością obciążył właśnie włosy Natalii, ale w momencie, kiedy używamy go naprawdę odrobinkę i dobrze rozetrzemy go między dłońmi i odpowiednio go zaaplikujemy równomiernie na włosach, to będziemy z niego zadowoleni. I to już na szczęście są wszystkie kosmetyki od Anwen, które chciałam dzisiaj zrecenzować. Mówię na szczęście, ponieważ już boli mi gardło od tego długiego gadania. Także podsumowując, większość sprawdziła mi się dobrze. Przede wszystkim moimi ulubieńcami są szampon, maski pechowe, są naprawdę super i odżywka do włosów średnioporowatych, krem do stylizacji Good Looking i serum silikonowe, myślę, że też trafi do moich ulubieńców. Stosuję je teraz na co dzień i bardzo przyjemnie mi się go używa, poza właśnie tym zapachem, który jednak jest bardzo mocny i duszący. Dajcie koniecznie znać, czy testowaliście któryś z tych produktów, jeśli tak, to jak wam się sprawdzały i oczywiście powiedzcie też w komentarzach, jaki typ włosów macie. To będzie bardzo przydatne w poszukiwaniu informacji o tym, jak sprawdziło się coś przy konkretnym typie włosów. Jeśli dotrwaliście do końca, to koniecznie zostawcie jakąś fioletową emotkę. To oczywiście pomaga mi w budowaniu zasięgów większych, daje znać YouTube'owi, że w jaki sposób ten film był merytoryczny, przydatny. No i oczywiście takie oglądanie też do końca odcinków też bardzo mi pomaga w rozwijaniu kanału. Oczywiście nie mówiąc już o łapkach w górę czy komentarzach, subskrypcjach i dzwoneczku. Dlatego dziękuję Wam pięknie za dotrwanie do końca. Zapraszam Was na mojego Instagrama i Facebooka Zakręcownia, na grupę Zapuszczaj Zakręcownią i Carriers Polska na Facebooku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pięknego dnia i na razie. Pa, pa!